Zawiercki, Wignan, bardzo proszę o powstanie. Pięciokrotnie została mistrzynią Polski, jest również aktualną mistrzynią
pani Monika Rosoczko, pani ministrowi, serdecznie witamy. Pani Monika reprezentowała nas 9-krotnie na olimpiadach szachowych. Również jest dzisiaj swoim szanownym małżonkiem, który 4-krotnie był wicemistrzem Polski, jest aktualnym mistrzem Polski i 6-krotnie reprezentował Polskę na olimpiadach. A arcymistrz Bartosz Staszko, witam serdecznie. Mają trójkę dzieci, wszyscy które grają również z nami. Jest nam bardzo miło. Natomiast cieszę się bardzo, że mamy w gronie najmłodszych uczestników, tak licznych, nie tylko z Polski, ale i z Ukrainy. Mamy chłopca w turnieju C nazwiskiem Marian Kryszenko, który jest mistrzem Europy do lat 10. Serdecznie witamy. Jeden z ostatnich filmów został zgłoszony do FIDE. Jest to zasługa pana Zenona Chojnickiego, który jest dzisiaj również z nami, prezesa Podkarpackiego Związku Szachowego. Witamy pana prezesa. Mimo, że jesteśmy na ziemi Sadowieckiej, województwo świętokrzyskie, wyjka Podkarpacki Związek Szachowy, postanowił pięknie pani prezes wesprzeć. Dziękuję ślicznie, oddaję głos. Prosimy teraz pana Piotra o przedstawienie w skrócie oczywiście historii dotyczącej sadowieckich szachów. Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie pogratulować organizatorom zadyku takiego miejsca jak Zamek Królewski Sandomierzu i Muzeum Okrętowym Sandomierzu na właśnie miejsce rozegrania turnieju, ponieważ właśnie w naszych sprawach znajduje się być może najcenniejszy zabytek tego typu w ogóle nie tylko w skali kraju, ale także w skali światowej. Są to jeden z najstarszych szachów. No może takich kilka jest elementów, które składają się na to, że są to szachy niezwykłe. Po pierwsze, jest to jedyny średniowieczny komplet szachów. Brakuje tylko 3 pionów. Zachowały się poza tym w komplecie. Komplet do graczy. To jest pierwszy. Drugi to ta osobliwość to to, że zostały znalezione niedaleko tutaj stąd ten kościół, który widzicie po tej po mojej lewej stronie, kościół świętego Jakuba, w otoczeniu, w chacie z XII wieku, pod podłogą, w zasadzie pod dnem tej karty znaleziono ten zestaw szachowy. I chata ta niczym się nie wyróżniała z tych innych. 2,5 na środku, ale nisko. Wyobraźcie sobie, w średniowieczu, ponad 800 lat temu, ludzie grają w szachy na Podgrodzie. Nawet nie tutaj na Wzgórzu Książęcym, tylko na Podgrodzie. Także królewska gra postrzegła, można powiedzieć. Także to jest druga taka rzecz. Trzecia to to, że są to szachy typu arabskiego, także nietypowe. Będziecie mogli zobaczyć te szachy, gdybyście chcieli po turnieju zobaczyć, że u nas w piwnicy znajduje się kopia tego zabytku. Na biletem ulgowym można zejść na piwnic i zobaczyć te szachy. Są też tam pionki do innych gier planszowych, które są bardzo popularne w średniowieczu. Nie tylko szachy, nie tylko w szachy w średniowieczu grają. No i ten właśnie fakt, że są to szachy arabskie, cytuje ten nasz zabytek grany ze zabytków światowych. Także bardzo ważne. Skąd się wzięły tutaj u nas? No to jest zagadka. Do tej pory nie wiemy, skąd się wzięły. Niektórzy przypuszczają, że być może zostały przywiezione razem z krzyżowcami. Nie wiem, czy wiecie, już właśnie o chodzi nasi uczestnicy, to byli uczestnicy wypraw krzyżowych do Jerozolimy i być może właśnie zborem księcia Henryka Sandomierskiego jacyś rycerze przywieźli szachy właśnie tego typu arabskiego do Polski. I to jest prawdopodobnie kopia wykonana u nas tutaj w Polsce na wzór arabski z roku Jelenia. Także byśmy mogli zobaczyć. Bardzo nietypowe szachy, trudno było wam brać, ponieważ są to szachy, gdzie nie ma żadnych figur zoo albo antropomorficznych. Nic nie przypomina koni, nie przypomina konia, wieża, wieży, ponieważ Mahometanie mieli zakaz przedstawiania w ogóle jakichś takich wizerunków ludzkich czy zwierzęcych. Także są to szachy abstrakcyjnego. Trudniej było w te szachy grać również z tego powodu, ponieważ wszystkie są takie same, można być bardzo podobne. Różniły komplety dla graczy, różniły tylko głębokość reliefu, także bardzo trudne pod względem do wyróżnienia, no ale jakoś sobie radzono, może były lekko kolorowane, trudno powiedzieć. Także są to jedyne szachy, które zostały znalezione w tak zwanym kontekście historycznym. Wiemy gdzie były, kto ich używa, mniej więcej, prawda,
są bardzo cenne również z tego względu, że staną w Baniechowie. Także bardzo serdecznie Was zachęcam. Jak skończy się turniej, to też zapraszam do, nie tylko do naszych piwnic, żeby zobaczyć te szafy, ale też pospacerować po Sandomierzu w okolicy Kościoła Świętego Jakuba i zobaczyć właśnie to miejsce, gdzie kiedyś ktoś 800 lat temu grał szafę. Dziękuję pięknie za uwagę. Życzę miłych zabaw. Kasztelanie sandomierski, czyni swoją powinność. Drodzy Państwo, Panie i Panowie, my Karol Budy, kasztelan Borowych Ministerstwa Ziemi Sandomierskiej, Książę Sandomierskiego Księstwa Kultury, ogłaszamy turniej szachowy o szachy Królowej Jadwigi Sandomierz 2014 za otwarty. Dziękujemy bardzo serdecznie. Prosimy sędziego głównego o komunikacie techniczne.